Warszawo, ty jesteś miastem rodzinnym mem. Warszawo, moja Warszawo, poprzez miejski bruk słyszę serca twego stóp. Warszawo, piękna Warszawo, jestem przy tobie nocą i dniem. Nie znajdę lepszej, choć szukałabym nie wiem gdzie. Ojciec orientował się doskonale, że wojna będzie, ale były wakacje i zawiózł nas do Kazimierza nad Wisłą. I trzy dni później Starzyński przysłał samochód po niego. Prosiłem, błagałem ojca, żeby mnie zabrał, bo pamiętałem z historii, że chłopcy 10-letni rozbierali Niemców na ulicach Warszawy podczas I wojny światowej, ale on powiedział, że nie, jesteś trochę za młody i musisz się opiekować matką i siostrą. Objeżdżałem dzisiaj peryferię Warszawy. Odwiedzałem tam komisariaty policji, komisariaty straży obywatelskiej. Odwiedzałem tam punkty żywnościowe dla ewakuowanych. Odwiedzałem ludność. Wszędzie stwierdzałem, że ludzie na stanowiskach swoich trwają, że służbę pełnią w najtrudniejszych, w najbardziej ciężkich warunkach, że spełniają to wszystko, czego się od nich dzisiaj wymaga. I ja serdecznie, jak najserdeczniej, jako prezydent miasta, dziękuję tym wszystkim, którzy na posterunkach swoim trwają i pracują. Te tysiące listów, które dostaję, tysiące doprawdy rozczulających listów i nie tylko listów, bo jak już mówiłem, na tę moją nieszczęśliwą chrypkę, która mi trochę utrudnia pracę, dostałem już bodaj ponad 100 lekarstw, aby się szybciej wyleczyć. Po kapitulacji Warszawy ojciec przyjechał po nas tym samym wozem i zawiózł nas do Warszawy. Wjazd do Warszawy był tragedią. Ciała ludzkie, końskie. Mieszkańcy Warszawy uważali wszystkich członków ratusza pracujących dla Niemców jako kolaboratorów z moim ojcem na czele. Także jako chłopiec miałem kłopoty od moich kolegów, bo były afisze na ulicach podpisywane przez mego ojca, więc nie byłem pewny, co się dzieje. Oczywiście nikt mnie nie mógł powiedzieć, ojciec nie mógł mnie powiedzieć, że pracuje dla państwa podziemnego. I był uważany za prezydenta miasta jako następcę Starzyńskiego jako prezydent. Polskie państwo podziemne istniało w konspiracji. Nie można było społeczeństwa Warszawy, warszawiaków informować o wszystkich poczynaniach. Oczywiście były osoby, które niechętnie patrzyły na osoby pracujące w zarządzie miejskim, również na Juliana Kulskiego. Dlatego no, to było niezwykle trudna decyzja, myślę, dla Juliana Kulskiego, podjęcie się takiego zadania.
spotkał się z szefem Armii Podziemnej, którego znał jeszcze z czasów Benjaminowy i zaofiarował całkowitą współpracę całego ratusza dla Armii Podziemnej, dla Państwa Podziemnego. Bardzo mu zależało na tym, żeby mieć ten glejt, to przyzwolenie. I tak też się stało. Delegat rządu na kraj dał pozwolenie Julianowi Kulskiemu, żeby przyjął tę funkcję. To było niezwykle ważne dla warszawiaków, dla Polaków. Wiele osób z tego Polskiego Państwa Podziemnego, tych pierwszoplanowych postaci, na przykład otrzymało fikcyjne zaświadczenia o zatrudnieniu w zarządzie miejskim. To było bardzo ważne, to były bardzo silne papiery, które gwarantowały to, że te osoby unikną łapanek, aresztowań. Bearbeitung der Verwaltungsaufgaben wird in meiner Abteilung 9 erledigt, sodass Meldewesen für Reichsdeutsche, Ausländer, Kriegsgefangene, Juden, Überprüfung von Ein- und Ausreisegenehmigungen, Nachtausweisen, Feststellung deutscher Volkszugehörigkeit, Personalstands-, Einbürgerungs- und Verhandlungswege. Die Feuer- und Sicherheitspolizeilichen Vorschriften, Erteilung von Waffenscheinen, Jachtscheinen, Fischereischeinen, fällt ebenfalls in die Zuständigkeit der deutschen Polizeiverwaltung, da bekanntlich vom polnischen Staat die deutsche Sprache unterdrückt wurde. Für die Zukunft werden 80% des Unterrichts für Sprachschulung verwendet werden müssen. Da viele Schulgebäude zerstört oder von der Wehrmacht belegt wurden, wird zurzeit noch in 3 Schichten unterrichtet. Gdyby nie Lajs, to by na pewno stracił życie. Jak ja zostałem aresztowany przez Gestapo w 1943 roku, ojciec został poinformowany przez pracowników miejskich, że zostałem aresztowany i chcieli, żeby ojciec poszedł do Lajsta, żeby mnie wypuścił. A ojciec powiedział, nie zrobię tego, bo wtedy będę w długu. Więc oni powiedzieli, to my możemy pójść, a wy możecie. Więc oni poszli do Lajsta i Lajst miał jakiś kontakt przez Berlin i w ten sposób wypuścił dużo ludzi, mnie, ojca i innych pracowników miejskich. Ludwik Lajs był specyficznym człowiekiem, urzędnikiem. On rzeczywiście na tle tych urzędników niemieckich wyróżniał się pozytywnie. Przede wszystkim, jeżeli nie musiał, nie szkodził. Oczywiście to nie był człowiek, który odważny, który by bronił Polaków, ale jeżeli tego nie wymagały od niego władze niemieckie, hitlerowskie, to nie szkodził. On się orientował doskonale na... Dostawał codziennie prasę podziemną. To jest orientował się doskonale, ale nie informował Gestapo, co się dzieje. Poza tym ojciec wiedział, kiedy będzie jakieś tragiczne rzecz, jakieś łapanki czy morderstwa, bo Lajst wyjeżdżał z Warszawy i wtedy wiadomo było, że coś będzie. I ojciec natychmiast informował Państwo Podziemne i Armię Podziemną, że trzeba być w pogotowiu, bo coś będzie. Starzyński mógł być zlikwidowany tak, jak mnie to powiedzieli w pierwszej mojej interwencji. Kto wie, czy nie żyje. Zaraz po aresztowaniu. Nie, jest pewne, że żył do grudnia, więc ta wersja odpada, ale dlaczego w 1943 roku mówi się normalnie, że wtedy odmówił współdziałania w kolaboracji. Ale wtedy się zaczynał problem kolaboracji dopiero dla Niemców. Przez szereg lat po wojnie nie wiadomo było, co stało się ze Stefanem Starzyńskim. Krążyły różne hipotezy, że zginął w jednym z obozów koncentracyjnych między 1940 a 1945 roku. Na przełomie lat 60. i 70. było prowadzone śledztwo przez Główną Komisję Badania Zbrodni. Nie przyniosło ono jakiegoś przełomu. I dopiero w 2005 roku IPN podjął śledztwo, które trwało 9 lat. Zakończyło się w 2014 roku na
podstawie zebranych dowodów, między innymi tutaj zeznań przełomowego świadka, tłumacza gestapo, Ersta Komarka, przyjęto, że Stefan Starzyński został zamordowany przez rozstrzelanie między 21 a 23 grudnia 1939 roku. Wychowałem się pomiędzy wojną, pierwszą, drugą, i byliśmy wychowani w wielkim patriotyzmie, w szkole, w domu. Ja byłem harcerzem, także harcerze, serce przed wojną było półmilitarne, także byliśmy przygotowani do walki, gdyby była potrzeba. Także jak Niemcy wkroczyli, mój harcmistrz Ludwig Burger założył pierwszą kompanię, zanim wojsko powstało, ze 150 harcerzy z Żoliborza. Miałem wtedy tylko 10 lat, więc dołączyłem się do tej kompanii, jak miałem 12. To było bardzo jasno powiedziane w przysiędze, którą złożyliśmy nad Wisłą, że zdrada była karana śmiercią i że musimy być przygotowani walczyć o wolność i niepodległość Polski. To nie są żarty. Siekiera, motyka, styczeń, luty, Niemiec z Włochem gubią buty. Siekiera, motyka, linka, drut i pan malarz jest kaput. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gaz, uciekajmy póki czas. Jednak życie młodzieży nie kończyło się. Byliśmy taką małą paką, dziewczynki i chłopcy. Do kina nie można było chodzić, tylko świnie chodzą do kina. Także teatr też nie. Więc musieliśmy robić swoje własne przyjemności. Tańczyć tango, milonga, pikniki w parkach, w lesie. No, czasami latem pływaliśmy w Wiśle. Przyjaźń się robiła jest większa, tak jak zawsze w tych młodych, dziecinnych latach. Była taka zawsze jedna kupa. W mojej były dwie bliźniaczki identyczne, Basia i Danuta Kołodziejskiej, i były identyczne. One robiły kawały na chłopcach. Jak się zrobiła randkę z Basią, to Danuta przyszła. Naprawdę jedyny sposób, co wiedzieliśmy, że to jest Basia czy Danuta, w pocałunku był. A inaczej to nie. Mama była tam w czasie wojny i chowała masę Żydów polskich. Ojciec sprzedał mieszkanie, bo nie mogliśmy wyżyć z tego, co Niemcy płacili mu, więc to wystarczało na jeden tydzień, więc sprzedał ten dom, ale mieliśmy pozwolenie tam mieszkać do końca wojny. Jak słyszę o Polakach i Żydach, to mnie szlak trafia. Muszę opowiadam, to byli Polacy żydowskiego pochodzenia, żydowskiej religii, mojżeszowej, a my chrześcijańscy, katolicy, ale to był ten sam naród. Ja przeprowadziłem się do Goliata, jak miałem 12 lat. Mieszkałem na strychu. Goliat, Ludwig Burger, ciągnął mnie do kompanii. Był taki chłopak z baraków, nie wiem, parę lat starszy ode mnie. Mieszkał w tym samym pokoju na strychu nad Goliatem. I Goliat nie był pewny, czy może zaufać temu chłopcowi. Miał podejrzenie. Ja miałem 12 lat i on mnie dał zadanie, jak tylko po przysiędze, żebym dowiedział się, czy on jest gotów pójść na polską policję, dostać pieniądze za to, że
Goliat jest oficerem podziemia. Więc ja pracowałem nad tym przez 3-4 dni. Ja do tej pory nie wiem, czy ja go namówiłem na to, czy on już był gotów, ale on się zgodził na to, że pójdziemy na policję i dostaniemy pieniądze, żeby Goliata. No ja oczywiście zrobiłem raport Goliatowi. No ten chłopak 204 godziny później nie żył. Ale do tej pory mam to na sumieniu, nie jestem pewien, czy to ja go namówiłem, czy on naprawdę. Czy ja byłem, ale zrobiłem to, to był mój pierwszy, to rozkaz Goliata. Goliat dla mnie, nie tylko dla mnie, dla całej młodzieży był symbolem, to był olbrzym, głowy wyższe ode mnie, zbójne włosy, bardzo przystojny, pewny siebie. Miał wtedy 33 lata. Był wspaniałym mówcą, orator, aktor, dyrektor. Jego kompania to było jego wojsko. I wiem, że Goliat był bardzo zmartwiony, jak ZWZ powstał, Związek Walk. Bo wtedy był zmuszony, żeby nasza kompania była częścią wojska. Do tej pory dla Goliata to była jego własna armia. On nie był oficerem. On dopiero podchorążówkę skończył podczas okupacji. Dostał oficerem po śmierci. Ja nie tylko go szanowałem, słuchałem się. To nie był dla mnie po moim ojcu najwyższy autorytet. I bardzo go kochałem, bardzo go szanowałem. A jego syn, który miał 8 lat i który żyje nadal, mówi, że był bardzo zazdrosny o mnie, bo ojciec spędzał więcej czasu ze mną niż z tym małym, z własnym synem. Także byłem bardzo przywiązany do niego. No i jak dowiedziałem się, został zastrzelony na ulicy Śmiałej w walce z SS-manami. Poleciałem, jego ciało już było zabrane, ale jego mózg leżał na ziemi. I tak to mnie to przeraziło, że no, obiecałem, że odwdzięczę się Niemcom za to. No i jak udało mi się strzelić Niemca podczas powstania, to zawsze powiedziałem, to dla ciebie, Ludku. In some ways, it's painful and hard. And I think it's also hard for Julian to ever feel sorry for himself. It's not his character. So all the horrible things he went through, he treats as though they weren't as horrible as they were. I think that's sort of the sign of his bravery, never to feel sorry for himself. And I recognize something of my father in Julian, because my father was in World War II, and he was in the OSS, and he was parachuted into occupied Belgium. And he never would talk about what he did. And so I had a kind of understanding of Julian, too, that he didn't boast about being a hero or anything. Mój pierwszy pseudonim był Chojnacki, bo to był mój ulubiony wujek, który zginął w Katyniu. Więc wziąłem jego nazwisko jako pseudonim. Ale jak mój przyjaciel i dowódca Ludwig Berger zginął na ulicy Śmiałej podczas
łapanki. Jego tak bardzo kochałem, że zmieniłem to na Goliat. Będąc jedyną kompanią Kedywu na Soliborzu, na 6 dni przed dniem powstania, przed godziną W, wszystkie kompanie Kedywu zostały powołane na dyżur. Także moja cała drużyna mieszkała u nas w domu, u mego ojca. Przez 5 noc przynosili nam zupę z zewnątrz w dużych kotłach. Mieliśmy już broń, czyściliśmy broń. Nie złamie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Mieliśmy radio, także słyszeliśmy radio Moskwa, jak podżegała nas, żeby zacząć powstanie. Jak wszyscy wiedzą, powstanie było odwołane 2 razy, więc to my dopiero dowiedzieliśmy się rano 1 sierpnia, bo dowódca wybrał 5 z nas na przenoszenie broni do innych oddziałów Żoliborza. Wtedy Krasińskiego druga strona jeszcze była częścią parku, także oni przeniosili broń z tej strony od Mirosławskiego do Suzina. Nadjechał wóz z policją wojskową i zatrzymał się, bo wiedzieli, że powstanie się zacznie, nie wiedzieli tylko o której godzinie, ale wiedzieli, to było podejrzliwe. I zaczęli strzelać do nas, więc musieliśmy zwrócić ogień. I niestety to było o godzinie 2 po południu, to znaczy 3 godziny przed godziną W. Także na Żoliborzu zaczęło się o 3 godziny wcześniej, co też nie pomogło na zwycięstwo. Plan był na 3-4 dni walki, a nie na 63 dni walki. Brakowało amunicji, jedzenia. Tylko dzięki odwadze powstańców powstanie trwało tak długo. Radek mi właśnie opowiadał o tym, 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie, kiedy pracując dla ojca Juliana Kulskiego, ukradli Niemcom jakieś bardzo duże zapasy żywności przed wybuchem powstania na całkowicie fałszywych papierach, fałszywych dokumentach i dzięki temu potem na Starówce przez długą część powstania był prowiant. A to była właśnie jedna z akcji, którą przygotowywał i opracował wiceprezydent Warszawy Julian Kulski. Walczyliśmy o swoje życie, bo wiedzieliśmy, że nie można się poddać. Byliśmy bandytami. Nie mieliśmy praw jako żołnierze, więc Niemcy zabijali nas, jak się złapali jeńca, czy nawet rannego.
jak przyszło czas na kapitulację, no byliśmy wściekli, płakaliśmy, byliśmy przygotowani na śmierć, a nie, żeby nam oddać w ręce Niemców i byliśmy pewni, że zostaniemy zastrzeleni. Woleliśmy zginąć z bronią w ręku. Ojciec był na Starym Mieście, jak ratusz został zbombardowany, przeniósł się do kwatery głównej. Ja byłem w okopach, ale podczas ostatnich dni powstania miałem wielką gorączkę, także lekarz na 4 dni czy 5 dni przed kapitulacją wysłał mnie do domu. Tam leżałem koło mego ojca, który przeszedł kanałami ze Starego Miasta i tonął i został, nogi miał porozbite w kanałach, także nie mógł chodzić i ja nie mogłem. I tam leżeliśmy. Jak ojciec dostał jakieś lekarstwo, a ja po prostu byłem nieprzytomny i leżałem tam z moim karabinem. Jak pierwsze niemieckie czołgi dostały się do Alei Wojska Polskiego, ojciec zmusił mnie, żebym się ubrał. Powiedział, że jeśli Niemcy złapią mnie, to mnie natychmiast zastrzelą jako powstańca. Wyszedł wcześniej z mojego mieszkania żoliborskiego na teren warszawski z spółdzielni mieszkaniowej, gdzie była komenda mojego syna, aby go tam odprowadzić. W stanie bardzo silnej gorączki, ale w przekonaniu, że będzie bezpieczniejszy w składzie oddziału niż oddzielnie z karabinem w mieszkaniu prywatnym. Już nie mogłem powrócić. Mój dom był zajęty przez Niemców. Ojciec wiedział, że to będzie koniec powstania. Pożegnaliśmy się. Żoliborz to był jeden wielki pożar, ogień, smród. I w środku tego ojciec powiedział, że jeśli zostaniesz wzięty do niewoli i przeżyjesz obóz, bo byłem tak chory, że nie wiedział, ile dni miałem do życia, to nie wracaj do Polski, dopóki nie będzie wolna i niepodległa. I staraj się dostać do Londynu, bo jego brat Władysław Kurski był w rządzie polskim. Tam. Tak się pożegnaliśmy. Dał mi wszystkie pieniądze, co miał, te duże 500 złotych, które oczywiście w Niemczech do niczego się nie przydały i nie mogę mówić, do czego się przydały. Bo w obozie nie mieliśmy papieru toaletowego. I feel that what Julian has been striving for ever since I've known him is to have his father recognized for his bravery in doing things in the city hall, which really could have cost him his life. He
spoke in a way which was very understated. He never boasted about himself. He was very quiet and he went about his business, which must have been terrible, terrible. And he did things for people that nobody's recognized. And I felt this with Julian. And finally, after all these years, he is realizing or getting realized to public what his father did. And I'm in the same tradition. And so I have felt that this is something that Julian should do, and I've been behind it. Byłem w obozie Stalagu Elevena, który był w połowie drogi pomiędzy Elbą, Magdeburgiem i Berlinem. Oczywiście nie wiedzieliśmy, kto nas oswobodzi, Amerykanie czy Rosjanie. Plan był, że właśnie Rosjanie na następny dzień nas oswobodzą. No ja nic o tym nie wiedziałem, ale stałem przy bramie, która była otwarta i przyjechały tysiące ciężarówek armii amerykańskiej, żeby wyciągnąć wszystkich aliantów, Anglików i Amerykanów. Jak ostatni zaprzyjaźniłem się z Amerykaninem z Chicago, polskiego pochodzenia. I on wskoczył, oni wrzucili mnie tam na tę ciężarówkę. I moi koledzy byli zdumieni, stali tam, co ja robię, zostawiłem wszystko tam. Nawet nie mogłem się z nimi pożegnać. Obóz jeńców wojennych mało się różnił od obozów zagłady. Jedzenie było takie same, mieszkania, prece były takie same, tylko że w obozie jeńców wojennych zabijali nas brakiem jedzenia, a poza tym pracą ciężką. Jako żołnierze musieliśmy pracować w kamieniołomach albo w węglarni i na tych jednym kawałku chleba i tej zupy, no to jakoś można było przeżyć w obozie, ale przy pracy to był jeden tydzień. Także miałem kolegów, którzy wracali i umierali w obozie. Strój był w rządzie i ojciec myślał, że jego młody brat, 20 lat młodszy, zaopiekuje się. I tam wieczorem poprosiłem, żeby spotkać się z oficerem wywiadu angielskiego, poprosiłem o azyl i o przesłanie mnie do Szkocji, do Wojska Polskiego. Niestety na początku w Anglii nie znali się, jak karmić takich wracających trupów, więc mnie prawie, że nie zamordowali dobrym jedzeniem, jajkiem. Miałem takie wrzody na całym, jak pięść. Z moim stryjem się pokłóciliśmy na samym początku, jak przyjechałem, bo on był jednym z przeciwników Powstania Warszawskiego. I rzucił się na mnie. Straciłem rodzinę, straciłem kolegów, straciłem miasto, straciłem kraj, a on mnie winił za Powstanie Warszawskie. No, dyplomata. Podczas snu walczyłem nadal. Czasami budziłem się, stałem na łóżku i rzucałem granatem, tylko to nie był granat, to była lampa nocna w kawałkach. Przez Churchilla, który znał stryja i innych Anglików w Londynie, pani Copeland dowiedziała się, że jestem, zaprosiła mnie na lato do swojej
jego pałacu. Julian ended up as a young kid right out of concentration camp in this absolutely beautiful Cornish Palladian home looking out over the sea. And that was where he wrote his memoirs, his diary. A psychiatrist told him, in order to get over the trauma that you've suffered, you must write it all down. And he did that in this house. Dostałem, dzięki pani Copeland, dostałem się do szkoły Eton Północnej Irlandii, szkoła królewska. Tam zdałem maturę w ciągu półtora roku, pomimo to, że nie miałem szkoły przez 5 lat. No i musiałem zdecydować, w jakim kierunku pójdę. Wybrałem architekturę i nie wiem, ile na to wpłynęło, że mój ojciec jako wiceprezydent odbudowywał Warszawę, Stare Miasto, mury. Poza tym jego siostra była bardzo zakochana w architekturze. A może dlatego, że widziałem zburzoną Warszawę, że chciałem coś budować. Chciałem zostać w Irlandii, bo się zakochałem w Irlandii. To jest kraj katolicki, bardzo przyjacielski. Ale była tylko jedna szkoła architektury i trzeba było uczyć się Gaelic. Więc to też odrzuciłem. Ale zostałem przyjęty do Oxfordu na architekturę. I tam studiowałem niecały rok. Miałem projektować ambasadę dla ambasadora angielskiego na Akropolu. Ja poszedłem do... Wiedziałem, że będę miał wizę. Przyjeżdżam do Stanów. Nowoczesna architektura mnie interesowała. I znalazłem projekt Frank Lloyd Wrighta. I zamiast robić to, co miałem robić, to zrobiłem rysunek właśnie Frank Lloyd Wrighta, dom w Kalifornii. No i dyrektor przyszedł i zobaczył, że ja nie robię to, co wszyscy inni. Mówię, Kulski, co ty robisz? A mówię, to jest dom Frank Lloyd Wrighta. A mówi, albo będziesz robić to jak wszyscy, albo spakuj się i idź do domu. Gdzie się spakowałem. A potem napisałem 3 listy do Stanów, do szkół architektury, do Yale, do Harvardu i do Michigan. I dostałem list od Yale, mówiący, że potrzebuję dokumenty z Oxfordu, więc poszedłem do tego samego dyrektora, co mnie wyrzucił i powiedziałem, oni chcą, ile godzin spędziłem w Oxfordzie. Te godziny w Ameryce to są credit hours. Taki kurs ma 3 godziny albo 2 marki. A on powiedział, a to on nie orientował się na Ameryce i powiedział, ci głupi Amerykanie, gdzieś powinni wiedzieć, że w architekturze tutaj pracujesz 10 godzin dziennie, 7 dni na dzień i dał mnie, napisał list do Oxfordu i miałem tyle godzin, że w Yale powiedział, że powinienem mieć PhD, a nie bachelor. Jak Jan Nowak Jeziorański przylatywał do Londynu podczas wojny, on mało znał angielski wtedy, był młodym człowiekiem i Strygo brał za rękę i prowadził do Churchilla, do Edena. Jan Nowak mówił bardzo dobrze o moim Stryju. Więc jak Stryj miał kłopoty ze mną, on zadzwonił do Jana Nowaka Jeziorańskiego, poprosił go, żebym miał lunch ze mną, czy spotkał się i pomógł mnie, żeby pójść po rozum do głowy. Więc on zaprosił mnie do klubu polskiego w Londynie. Ja byłem wtedy szeregowcem, on był kapitanem. Zjedliśmy obiad, a pan mnie się pyta, jakie masz plany żołnierzy. A ja mówię, no czekam na 3. wojnę światową, żeby wrócić do kraju. A on powiedział, a ty mówisz tak jak generał Andrews. A ja ci powiem,
że to będzie 50 lat do 100 lat, zanim Polska odbierze niepodległość. I potem żołnierz wstaje. I on wstał i dał mi rozkaz. Idź, ucz się, idź na uniwersytet, ucz się, wybij się, będziesz bardziej potrzebny dla kraju niż czekać na trzecią wojnę światową. Tak jest, panie kapitanie. I to był rozkaz dla miałem wtedy 16 lat. Tutaj pojawiali się liderzy. Była ta emigracja w okresie międzywojennym, ale również w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej, kiedy bardzo wielu na przykład żołnierzy polskich walczących na Zachodzie uznało, że no, ich miejsce no, nie jest niestety wtedy w Polsce i bardzo wielu z nich, często z Wielkiej Brytanii, emigrowało do Stanów Zjednoczonych. I tutaj mamy bardzo różne historie rodzinne, ale z tych rodzin wyrośli tacy przedstawiciele, wspaniali przedstawiciele Polonii, jak na przykład generał Edward Równy, który był nie tylko doradcą wielu prezydentów, również prezydenta Reagana, jak Zbigniew Brzeziński, jak Jan Nowak-Jeziorański, który wiele czasu spędził w Stanach Zjednoczonych. I wśród tych emigrantów był tych właśnie wojennych Władysław Zachariasiewicz, który niestety zmarł parę lat temu. I jest wreszcie już teraz 90-letni Julian Kulski, który też po różnych perypetiach powojennych trafił do Stanów Zjednoczonych. Z Brzezińskim spotykaliśmy się bardzo często i bardzo się przyjaźniliśmy. Pomimo to, że to on był demokratą, a ja republikaninem. To nigdy nam nie przeszkadzało w naszej... Miłość do ojczyzny, do Polski górowała. I on bardzo lubił mówić po polsku ze mną. I miał doskonałe poczucie humoru. Na telewizji wyglądał jak diabeł, a jednak jak zaczęliśmy rozmawiać po polsku, to był bardzo wesoły. Z Janem Karskim o wiele mniej się spotykałem i miałem operację na raka i on też umierał w szpitalu i leżeliśmy w pokojach blisko siebie. Moja żona powiedziała, że Jan Karski. Ja go spotykałem, znałem jego żonę, znaliśmy się. Więc żona przyniosła mi bukiet róż czerwony, poszedłem i rozmawiałem z nim. I on zaczął opowiadać mi o moim ojcu. Tak jak Jan Nowak-Jeziorański mówi, że mowy nie było o powstaniu czy o podziemiu, gdyby nie ratusz i mój ojciec. To jest wielki bohater dla tych dwóch. Więc tych słów bardzo nie zapomniałem. Ja otworzyłem biuro, jak tylko zdałem egzamin stanowy jako architekt po otrzymaniu dyplomu. Otworzyłem swoje własne biuro wraz z kolegą i prowadziliśmy biuro architektoniczne w tym samym mieście w New Haven, w Connecticut. Potem była recesja, także oddałem biuro mojemu wspólnikowi i przyjechałem do Waszyngtonu. Szukałem miejsca, gdzie się zatrzymać, czy w Chicago, Nowy Jork, ale mój wspólnik znał kogoś tutaj w Waszyngtonie i dostałem pracę jako projektant. A potem zacząłem wykładać na Uniwersytecie Notre Dame. I tam
podróżowałem przez 5 lat. Potem zmieniłem i zostałem dziekanem na Uniwersytecie George Washington tutaj. I to było 2 lata. A potem zostałem dziekanem na Howard University i tam prowadziłem ten przez 20 lat. A jednocześnie zacząłem moją pracę międzynarodową, pierw dla amerykańskiej pomocy zagranicznej w Turcji, a potem jak Bank Międzynarodowy zaczął projektować budynki i finansować, ja zostałem architektem, konsultantem. Trzydzieści krajów i prawie ze 3000 budynków. To były szkoły, uniwersytety, miasta turystyczne, hotele. Budynki agronomiczne, no, ale moje ulubione były 2 miasta turystyczne w Jugosławii. Jeden to jest Nowy Dubrovnik, a drugi w Słowenii. Wejście jest w górze, także nie widać tego hotelu, tylko z wody. Odnalazł się tutaj, skończył studia architektoniczne i był znakomitym fachowcem, pracował dla Banku Światowego, był bardzo znanym projektantem, ale jednocześnie i o tym nie należy zapominać, cały czas swojej działalności utrzymywał związek z Polską. Oczywiście przede wszystkim dążąc do tego, żeby Polska była wreszcie niepodległa, był działaczem patriotycznym, wspierał różne patriotyczne działania, publikował, są jego znane wspomnienia z czasów wojny związane z tym film. W ostatnich latach, już po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności, Julian Kulski wspierał kształcenie młodzieży, kształcenie nowych pokoleń, bardzo mocno współpracował w zakresie wzmocnienia naszego wojska, również z Ministerstwem Obrony Narodowej. Natomiast wspominam o tym dlatego, że jest też bardzo wielu znakomitych profesjonalistów, uczonych, inżynierów polskich, którzy przyznają się do swojej polskości, ale po prostu no, są członkami tego społeczeństwa, wykonują swój zawód, niespecjalnie angażują się w sprawy polskie. Zależało mi, żeby kraj w latach 70. wrócił do Banku Światowego. Ambasador Spasowski nie mógł tego się dowiedzieć, bo był pod ciągłą obserwacją przez ambasadę rosyjską. Nie mógł się nigdzie pójść. Poprosił mnie, żebym ja dowiedział się, ile to będzie kosztowało, żeby Polska wróciła do Banku Światowego, bo to są duże pieniądze. I jak będę w kraju, żebym się spotkał z generałem Jaruzelskim i starał się wytłumaczyć mu. No więc tak zrobiłem. Jaruzelski wtedy leciał do Moskwy i ja mu powiedziałem, niech wytłumaczy tym Moskalom, że nie można obdzierać żebraka. Tylko żeby pozwolili na to, bo to będzie ekonomiczna niepodległość. Nie polityczna, nie narodowa, ale widocznie Moskwa była podzielona. Niektórzy chcieli na to pozwolić, drudzy nie. Wracałem prawie że co roku przyjeżdżałem do Warszawy, ale na bardzo krótko, na 2-3 dni, bo nie mogłem wytrzymać. To było tak smutno.
Julian is a husband. He's an architect, and he's a Pole. His Polish identity is something he carries with him in a profound way. For example, I'm a Jew, but I don't think about that in the same way that Julian thinks about being Polish. Being a good Pole who lives abroad is a tremendously important thing for him. To są medale mego taty. On zostawił mi je tylko legitymację, także miałem dużo kłopotów, żeby znaleźć w kraju i poza krajem te medale. To jest Krzyż Waleczny, to jest Virtuti Militari, a to jest Krzyż Maltański, też komandorski, który dostał za uratowanie szpitala maltańskiego na Starym Mieście w 1939 roku. Musiałem jechać do Rzymu, żeby znaleźć ten order. Na cmentarzu, jak chowali mego ojca, to właśnie jedno było powiedzenie, że urodził się ojciec za przemocy carskiej i zmarł pod komunizmem. Te trzy są moje. To są powstańcze medale, a to już za moją pracę dla Polski w Ameryce. Ten otrzymałem od prezydenta Kaczyńskiego, a ten od prezydenta Dudy. Sześć lat temu zaproponowałem, żebym zaczął fundację. Ja chciałem mieć fundację Juliana Kurskiego, mego ojca. Ale zgodziłem się w końcu, że jest dwóch Julianów Kurskich. Mam 90 lat, więc niech będzie fundacja Kurskich, a nie Juliana Kurskiego. To, co ja mam spisane w moim testamencie, to chciałbym, żeby pamięć o ludziach, jak o moim ojcu, nie została zatarta na pierwszym planie. Na drugim planie, żeby rola ratusza i wszystkich członków ratusza podczas okupacji nie została zapomniana. O państwie podziemnym, o Armii Krajowej i sposób jest różny. Stypendia dla studentów, studia. Tam był gabinet prezydenta Starzyńskiego przed wojną, a podczas okupacji był prezydenta Kurskiego, mego ojca. Tu są dwie tablice wielkich prezydentów miasta stołecznego Warszawy, Stefana Starzyńskiego i Juliana Kurskiego. Bardzo się cieszę, że te tablice wiszą koło siebie, bo to było dwóch wielkich przyjaciół. Od lat Fundacja Kurskich miała pomysł, żeby postawić pomnik tym dwóm wielkim Polakom. I to będzie zrealizowane na początku września, na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
do Cyrkulski, bo będzie w kraju i trudno kierować po śmierci, ale moja żona będzie prezydentem i odziedziczy po mnie prezydenturę i będzie prowadzić. Bez niej to bym w ogóle nie mógł robić to dla kraju, co ja robiłem. Ona dostała krzyż kawalerski zasługi od Lecha Kaczyńskiego na 2 tygodnie przed jego śmiercią. Podpisał to. Jak tutaj był parę lat temu, ja się bardzo przyjaźniłem z Lechem, żona poznała panią Kaczyńską. Jak mnie dekorował w Białym Domu Lech Kaczyński, to powiedział mi, że bez mego ojca nie byłoby Warszawy. A mówię, panie prezydencie, ja czekałem na te słowa od wielu, wielu lat i to bardziej ważne dla mnie niż wszystkie ordery. My family goes back in American history a long way. One of my distant ancestors was an English governor of Massachusetts. And of course that changed when the Revolutionary War came along because everybody in my family fought in the Revolution. And they also fought in the Civil War on the Union side, except for one person who fought on the Southern side. And I feel very, very patriotic, and I appreciate the heroes in my family that go back to 1600s. And it's one of the reasons I appreciate Julian and his family with his history of heroism and his father who also fought for freedom and sacrificed themselves. So we have that in common, a history of fighting for what's right. This is a letter written by Abraham Lincoln to one of my ancestors. His signature is still visible, even though it was in a fire. My ancestor lived in Alabama and owned slaves. He decided in 1837 that slavery was a bad and cruel institution. And this is the letter of manumission in which he frees his slaves. He then moved up to Springfield, Illinois, which is how he knew Abraham Lincoln. So this is a precious family object. No to właśnie na tych schodkach przemawiałem do tłumu partii herbacianej. Profesor jest człowiekiem, który ma bardzo rozległe kontakty w Waszyngtonie. Spotyka się z bardzo wieloma osobami na niwie wojskowej, dyplomatycznej, politycznej, biznesowej. Jest osobą bardzo dobrze znaną w kręgach waszyngtońskich. Ma z uwagi nie tylko na swoją historię, ale także późniejsze dokonania, bardzo szerokie grono wpływowych znajomych tutaj na miejscu, co sprawia, że faktycznie doskonale rozumie specyfikę działania administracji amerykańskiej, realiów amerykańskich, które są skrajnie odmienne od tego, co znamy oczywiście w kraju
związku z czym jego wiedza, jego doświadczenie pomaga nam tutaj, polskiemu rządowi, w lepszym nawigowaniu w kontaktach z naszymi partnerami amerykańskimi. To jest zdjęcie moje z prezydentem Trumpem w Warszawie. Jak prezydent Trump przyjechał do Warszawy, ja zostałem zaproszony jako weteran powstańczy przez ambasadę amerykańską i przez wojsko amerykańskie w Polsce. Ja byłem ich gościem, także byłem na ambonie z przedstawicielami wojska amerykańskiego, jak Trump przemawiał. To wspaniałe przemówienie, jedno z najlepszych przemówień, jakie on zrobił. Pan profesor miał okazję spotkać się z prezydentem i w czasie spotkania z prezydentem powiedział panu prezydentowi: panie prezydencie, walczyłem z Niemcami w czasie Powstania Warszawskiego, później walczyłem z Sowietami, z komunistami, a teraz walczę dla pana, walczę dla Ameryki. I miałem okazję potem spotkać się z moimi znajomymi z Białego Domu i wiem, że prezydent był zachwycony. Był zachwycony tym sposobem, w jaki pan profesor się do niego zwrócił. A to właśnie najlepiej obrazuje jego umiejętności dyplomatyczne, tą umiejętność w taki niezwykły, czarujący sposób poruszania się po waszyngtońskich korytarzach władzy. Pan Kulski jest wyjątkowym ambasadorem Polski, polskiej historii. On w Stanach Zjednoczonych organizuje wokół swoich publikacji, wokół historii Polski, odczyty, spotkania. Jak mówię, można powiedzieć, że jest ambasadorem historii Polski w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie naprawdę niewiele osób zna przebieg II wojny światowej w Europie. Tam, gdzie Polska kojarzona jest tylko z miejscem, gdzie odbywał się Holokaust. Natomiast niewiele osób wie, że istniała Armia Krajowa, że istniało Powstanie Warszawskie. Wydaje mi się to bardzo ważnym zadaniem i tu jesteśmy tu w Polsce bardzo wdzięczni panu Kulskiemu za jego zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy o II wojnie światowej w Europie, o jej przebiegu, o Armii Krajowej, o bohaterstwie powstańców warszawskich. I'd like to talk a little bit about my grandson, who is now 17. But when he was 12, he was asked by his school to research and present a program to the audience about heroes. And he chose Julian. He came over with a tape recorder. He recorded everything Julian said, and he presented a program. And he said, Julian is my hero. And my grandson calls Julian Big Gia. He said, Big Gia is my hero. Amerykanie nadal niewiele wiedzą na temat Polski, naszej roli w historii II wojny światowej, ani też samego Powstania Warszawskiego. I tutaj pojawia się postać profesora Juliana Kulskiego, który swoją działalnością, obecnością wśród amerykańskich elit promuje wiedzę na temat Polski. Kilka lat temu został on w niezwykle nowoczesny sposób uhonorowany przez młodych artystów. Na nowojorskim Greenpointie odsłonięto mural przedstawiający Polaków, powstańców warszawskich,
mieszkających na stałe w Stanach. Wśród nich właśnie jedną z postaci to jest postać Juliana Pulskiego. Teraz przejeżdżamy przez Kalorama. To jest najbardziej elitarna, pełna ambasad wszystkich krajów. Tutaj po lewej stronie jest nasz konsulat i siedziba wojsk polskich. Dojeżdżamy do domu, gdzie mieszka córka prezydenta Trumpa, tutaj po prawej stronie. A teraz jest miejsce, gdzie mieszka były prezydent Obama. Są trzy kluby męskie w Waszyngtonie. Jeden jest Cosmos Club, drugi jest Metropolitan Club, a trzeci Army Navy. Taki jest żart, że Metropolitan Club to milionerzy, w Cosmos Clubie to są eggheads, a w Army Navy ani jedni, ani drudzy. To nieprawda, ale dobry żart. Jestem członkiem już od wczesnego pół wieku. Byłem wtedy najmłodszym. Żeby się dostać do klubu, trzeba mieć polecenie czterech członków. No i być wybitnym w swojej profesji. Tutaj jest Mark Twain, który był członkiem. Właśnie w tym pokoju gra w biliard. To jest ściana nobelistów. Proszę pana, niech pan zrobi zdjęcie ich. Karykatura prezydenta Trumana. A, jeszcze biblioteka. Teraz po 70 przeszłych latach, będąc Amerykaninem, moje serce jest, czuję się Polakiem, ale jestem, mam dość dużo cech amerykańskich, może nawet więcej niż polskich. Ja uważam, że to, co dobre, to moje pozostałości z Polski. Ale żeby wrócić tam, to wrócę po mojej śmierci, będę tam pochowany. Stary kościół i połowa naszych prochów z Katarzyną będzie w tym kościele, a połowa na Powązkach w kraju. Thank you.
Pomnik prezydentów Wielkiej Warszawy, czyli wielkie dziedzictwo i marzenie życia profesora Juliana Eugeniusza Kulskiego, został odsłonięty przez nas 9 października, dwa dni po uroczystościach pogrzebowych profesora. Mimo iż profesor nie doczekał osobiście momentu, kiedy mógł zobaczyć, jak ten pomnik wygląda, będąc osadzony na bulwarach wiślanych w Warszawie, my tego dnia wiedzieliśmy, że profesor jest z nami. Mimo iż był to październik, była przepiękna pogoda, dopisało słońce. Wśród gości zaproszonych było kilkaset osób. Można powiedzieć, że tłumnie przybyli mieszkańcy Warszawy. Wśród gości znaleźli się powstańcy warszawscy, którzy również oddawali hołd zarówno Julianowi Spitosławowi Kulskiemu, czyli ojcu profesora, ale w pewnym sensie również samemu profesorowi Kulskiemu. Doceniając swoją obecnością, ten jego wielki wysiłek był upamiętnić jego ojca i prezydenta Starzyńskiego, stojących właśnie na bulwarach wiślanych, nazywanych budowniczymi Warszawy, nazywanymi tymi, którzy pokazali i otworzyli Warszawę ku Wiśle, bo to z ich inicjatywy powstały bulwary wiślane. Bez troski odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Ja wiem, że ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać, lecz taką jak żyjesz w pamięci przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosnki i łzy, gotowam ci życie poświęcić.